Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj będzie prezentacja samochodu, który jest w ofercie Szafran Inwestycje, a jest nim Zastawa 1100P, czyli składana w Polsce odmiana popularnej na całym świecie 101. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 1979 roku i jak widać na pierwszy rzut oka jest on w bardzo dobrym stanie. Tutaj jeśli chodzi o jego lakier, to jest on w większości oryginalny. Gdzieniegdzie na przestrzeni lat był poprawiany, natomiast jest to zrobione bardzo dobrze. Tutaj mierzyłem cały samochód miernikiem. Te wartości zamykają się w 180 do 200 mikronów, więc nie ma tutaj grubo żadnego lakieru położonego. Oczywiście nie ma też mowy o żadnej szpachli, jest to wszystko bardzo ładnie zrobione. Przeglądałem też całą blacharkę, czy to od spodu, czy to w różnych zakamarkach i wnękach. Nie ma tutaj żadnej korozji i oczywiście ta blacharka jest w oryginale, nie było tutaj żadnych ingerencji, jeśli chodzi o spawanie i tego typu rzeczy. Należy też zwrócić uwagę właśnie na to, że ten lakier jest piękny, jest wyrazisty, można go określić jako koralowy i tutaj na pewno jest to duży plus w przypadku inwestycji w klasyczne samochody, jeśli ten lakier właśnie jakoś przyciąga, nie daje nam obojętnie obok tego samochodu przejść i ludzie lubią kupować takie samochody, więc jeśli kupujemy go inwestycyjnie, jeśli kupujemy go z chęcią inwestycji w klasyka właśnie, to należy zwrócić uwagę zawsze na to, żeby ten lakier, tak jak mówię, był wyrazisty i przyciągał tutaj spojrzenia czy też oczy przechodni. Standardowo przejdziemy sobie jeszcze teraz do mankamentów, jakie tutaj na tej karoserii występują, ponieważ można je gdzieniegdzie na tym samochodzie znaleźć i tutaj myślę, że największym takim mankamentem, który można pokazać i o którym warto wspomnieć, to zobaczcie, są takie drobne przebarwienia na masce. Postaram się Wam to uchwycić. Tutaj w mojej ocenie pewnie coś tam kiedyś skapało na tą maskę i gdzieś ją delikatnie odbarwiło. Nie jest to bardzo widoczne, natomiast jeśli podejdziemy bliżej, jeśli się temu przyjrzymy, to gdzieś tam możemy to zauważyć i chciałbym, żebyście mieli tego świadomość przed przyjazdem na oględziny. Idziemy sobie dalej. Tutaj przedni prawy błotnik wygląda bardzo fajnie. Tutaj mamy jakąś taką drobną zaprawkę w tym miejscu. Idziemy dalej. Przednie prawe drzwi są ok. Tylne prawe drzwi również są ok. Tylny prawy błotnik. Słuchajcie, tutaj lekkie przeciągnięcie. Otarcie na rancie błotnika. Idziemy do tyłu. Zobaczcie, tutaj chromy, zderzaki wyglądają naprawdę świetnie. Nie ma się do czego przyczepić. I tylna klapa, zobaczcie, w tym miejscu, gdzie się ją zamyka i standardowo dopycha ręką, mamy lekkie załamanie linii, więc tutaj jest lekka wgniotka. Można byłoby nad tym popracować, żeby to wyciągnąć. Idziemy dalej. Tylny lewy błotnik wygląda ok. Tylne lewe drzwi również. Tutaj nic się niepokojącego nie dzieje. I tutaj zobaczcie, w tym miejscu lekkie wgniecenie. Zobaczcie sobie to przełamanie na przednim lewym błotniku. I to są w zasadzie wszystkie jakieś tam mankamenty, które występują. Jeszcze tutaj drobna zapraweczka na tym samochodzie, jeśli chodzi o wizualny jego aspekt zewnętrzny. A tak prezentuje się bardzo ładnie. I tutaj od razu przejdę do tego, że również wymieniliśmy na nowe opony w tym samochodzie, bo on jeszcze był na 100 milach D124. Te 100 mile oczywiście dołożymy tutaj razem z samochodem nowemu kupującemu. Wypiaskowaliśmy również felgi i założyliśmy nowe dekielki chromowane, tak żeby to auto w pełni cieszyło oko. Przejdziemy sobie jeszcze teraz do wnętrza, pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Zobaczcie.
tutaj w połączeniu z tym właśnie koralowym, pięknym lakierem mamy takie jasno-beżowe wnętrze. Oczywiście fotele, tapicerka jest tutaj oryginalna, nic nie było ingerowane. Tylna kanapa nie posiada żadnych otarć, dziur. Przednie fotele również są w bardzo dobrym stanie. I zobaczcie na deskę rozdzielczą, ona nie ma żadnych pęknięć. Nie ma żadnych takich rzeczy, więc na to też należy zwrócić uwagę. To jest bardzo dużym plusem. Tutaj oczywiście nie ma żadnej korozji. Wszystko jest ok. Przedni lewy boczek, tutaj fajna okładzina na kierownicy. To wygląda super, cieszy oko. I spójrzcie sobie na podsufitkę. Również wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy jeszcze Radio Safari 5. Ono jest sprawne i tak jak kiedyś wspominałem w filmie po zakupie tego samochodu, bo oczywiście możecie sobie zobaczyć, jak ten samochód wygląda w momencie zakupu. Fajnie, że nikt tutaj nie wywiercił, nie wyciął żadnej dziury w desce rozdzielczej pod to radio, tylko po prostu zostało schowane w półce i bez ingerencji tutaj założone. Ono oczywiście jest sprawne. Przejdziemy sobie zaraz jeszcze pod maskę, ale wcześniej zaglądniemy do bagażnika. Zobaczcie, jak wygląda bagażnik. Mamy tutaj jeszcze oryginalną apteczkę z tamtych lat. Tutaj mamy oryginalny trójkąt. Zaglądniemy pod wykładzinę. Zobaczcie, jaka tu jest piękna blacha. Wszystko oczywiście w oryginale. Wszystko tak, jak ma być. Przejdziemy sobie teraz, zaglądniemy pod maskę w tym samochodzie. Tutaj jeśli chodzi o silnik, to jest on w pełni sprawny. Bardzo dobrze chodzi. Trzyma ładnie wolne obroty, zapala czy to zimny, czy to ciepły bez problemu. Tutaj wymieniliśmy jeszcze kompletny układ wydechowy w tym samochodzie, ponieważ stary był skorodowany, tak żeby ten samochód fajnie brzmiał. Tutaj również mamy jeszcze oryginalne koło zapasowe z 78 roku i ta felga, słuchajcie, została przez nas też odświeżona, oczywiście wypiaskowana, wymalowana, tak żeby pasowała do kompletu. Także tak, słuchajcie, ten samochód prezentuje się z zewnątrz. Myślę, że naprawdę przyciąga oko. Jest on oczywiście z jakimiś drobnymi wadami estetycznymi, natomiast robi piękne wrażenie na żywo, naprawdę nie można obok niego przejść obojętnie. I tymi mankamentami się nie przejmujcie, bo oczywiście ja je pokazuję, natomiast to nie jest tak, że one się bardzo rzucają w oczy. Te mankamenty gdzieś tam w wolnych chwilach sobie można poprawić. Tak naprawdę tym samochodem możecie już sobie jutro jechać z rodziną, z przyjaciółmi na zlot i fajnie spędzić czas. Tutaj właśnie pokażę wam jeszcze od spodu. Zobaczcie, nie ma żadnej korozji. Nowy wydech, tak jak mówiłem, kompletny. Także tutaj wszystko jest ok. Zaglądniemy jeszcze tutaj od tej strony pod spód, żebyście zobaczyli, jak wygląda podłoga tak mniej więcej. A tak jak mówię, na kanale znajdziecie wcześniejsze filmy z wymiany chociażby tłumika i tam jest spód dokładnie pokazany. Także dobra, zapraszam was teraz do środka i przejedziemy się tym samochodem. Zobaczycie, jak on jeździ. Odpalamy samochód. I jedziemy na przejażdżkę. Jeśli chodzi o samo prowadzenie tego egzemplarza, to jest ono bardzo, bardzo przyjemne. Tutaj jeśli chodzi o silnik, wszystko jest ok. Pali ładnie, czy zimny, czy ciepły. Tutaj mamy oczywiście ręcznie regulowane ssanie. Mamy też światła, mamy też dodatkowe halogeny, które możemy sobie włączyć. Także ten przód delikatnie wygląda nam na taki bardziej sportowy. Natomiast jeśli chodzi o zawieszenie, nie słychać tutaj żadnych niepokojących stuków, puków i tak dalej. Nie ściąga nam przy hamowaniu, więc to jest ok. Biegi wszystkie wchodzą bardzo dobrze, sprzęgło, hamulce są sprawne. Więc tutaj myślę, że na dzień dzisiejszy bez żadnego wkładu finansowego czy też mechanicznego ten samochód jest. Należy też zwrócić uwagę na to, że samochód jest zarejestrowany na żółte tablice, czyli jako pojazd zabytkowy. Tutaj mamy szereg plusów z tym związanych, ale jednym z nich jest to, że samochód, że utrzymanie takiego samochodu jest ograniczone do minimum, ponieważ mamy przegląd bezterminowy, nie musimy robić przeglądów co roku w tym samochodzie oraz jesteśmy zwolnieni z obowiązkowej ciągłości OC. Oczywiście jeśli jeździmy po drogach, to OC musimy mieć wykupione i w tym momencie ten samochód ma OC wykupione na rok, natomiast są to śmieszne koszty w porównaniu do ubezpieczenia samochodu, kiedy jest on na białych tablicach, ponieważ tutaj za cały rok tego ubezpieczenia w przypadku pojazdu zabytkowego zapłaciłem około 100 zł, więc to jest naprawdę niewiele. Samochód, jak widzicie, jest sprawny, ma nowe opony, więc można nim wracać
Na kołach jest oczywiście możliwość zamówienia tego auta z dostawą do domu, więc zapraszam na www.szafraninwestycje.pl. Tam znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i z ceną. I tak jak mówię, możecie zamówić ten samochód z dostawą do domu. Dzięki wielkie za obejrzenie, ja się z wami już żegnam, dam wam jeszcze posłuchać tego samochodu, zobaczcie sobie jak on chodzi, mamy tutaj dłuższą, prostą, więc go rozpędzę. Jeśli ten samochód wam się podoba, to zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia kciuka w górę, jakiegoś komentarza i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam was, hej!